Witajcie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam na liczbach, jak wykorzystanie grupy networkingowej i ideologii VCP pozwoli Wam przyspieszyć. Dokładnie na liczbach, matematycznie. Oglądajcie. Dzisiaj w tym materiale pokażę Wam, jak grupa networkingowa działa w połączeniu z ideologią VCP. Ale zanim do tego przejdę, przypomnę, czym jest VCP. VCP. Pierwsze słowa słów angielskich, czyli visibility, credibility i profitability, czyli widoczność, zaufanie i zyskowność. W networkingu trzeba zrobić tak, żeby ludzie wiedzieli, czym Wy się zajmujecie, potem żeby Wam zaufali, a potem będą Was polecać. Polecać. I ten proces trzeba zrobić właśnie w tej kolejności, nie w innej, bo będzie tego niezbyt ciekawy skutek. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w grupie networkingowej. I jest bardzo ważna zasada w grupie networkingowej, że jak już do niej przystąpicie, to nie wolno sprzedawać do grupy, tylko poprzez grupę. I teraz o czym ja tutaj mówię? Jeżeli jesteście w grupie, tak, to jesteście wy, uśmiechnięci, tak, jesteście w grupie. I wokół was, w tej grupie networkingowej, jest określona liczba osób. I pierwsze myślenie. Bardzo dużo osób przychodzi do grupy networkingowej i chce do tej grupy sprzedać, do niej. Czyli co robią? Robią sprzedaż do poszczególnych osób wewnątrz grupy. Czyli co robią? Zaraz Wam pokażę. O, tak, chciałem wszystkie strzałeczki narysować. Czyli będą robić tak, widoczność, będą mówić, czym się zajmują, a potem będą od razu chcieli przejść do profitability, czyli do zyskowności. Czyli robią widoczność i zyskowność, czyli chcą sprzedać. Czyli omijają ten punkt. I gdy chcemy sprzedać coś do grupy, to jeżeli w grupie mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób, to tak naprawdę mamy dziewięć możliwości biznesowych. Czyli dziewięć razy możemy sprzedać. Czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem mało. I teraz drugie myślenie. Gdy nie robimy tak, tylko robimy najpierw widoczność, wiarygodność i profitability. Co to znaczy? Najpierw damy się poznać, potem ludzie nam zaufają, a potem dopiero będą nas polecać. Co się dzieje w tym momencie? Gdy mamy 9 osób w grupie, to jeżeli robimy to w poprawny sposób, to te osoby będą nas polecać do swoich znajomych. Jeżeli zrobimy to oczywiście poprawnie, czyli gdy mamy w grupie 9 osób i niech te 9 osób zbudujemy z nimi relacje, będą wiedzieć, czym się zajmujemy, będą nam ufać, oczywiście potrzeba do tego czasu i będą nas polecać, to w takim przypadku, nawet jak pojedyncza osoba z grupy poleci nas w ciągu pół roku 3 razy, to wtedy mamy 9 razy 3, czyli możliwości biznesowych mamy 27. Czyli 9 razy 3, 27. Powtórzyłem tutaj, bo tutaj nie było widać. Czyli mamy znacznie więcej tych możliwości biznesowych. I ważne jest, żeby zrozumieć, żeby nie robić sprzedaży do grupy, czyli przychodzę sobie jako nowy członek jakiejś grupy networkingowej i mam ochotę wszystkim po kolei zaproponować swoją usługę. Nie tędy droga. Trzeba zbudować widoczność, czyli żeby wiedzieli, czym się zajmujemy, ale nie sprzedając im, zbudować zaufanie i dopiero wtedy, gdy będą nam ufać, będą wiedzieć, czym się zajmujemy, to będą nas polecać. I teraz pokażę Wam, jak w
przyspieszaniu można włączyć drugi bieg. Przyjrzyjcie się. Matematycznie rzecz biorąc. Przykład numer jeden. Pierwsza osoba. Wchodzimy do grupy networkingowej, która ma 30 osób. I myślimy w takiej pierwszej kategorii, czyli chcemy sprzedać do grupy. Czyli mamy 30 osób, stosujemy zasadę V i P. Czyli cześć, nazywam się Maciej, robię to i tamto, a może chcecie ode mnie kupić. Czyli 30 osobom proponujemy naszą usługę. Jaką mamy skuteczność? Powiedzmy, że mamy 20% skuteczności. To jest bardzo duży próg skuteczności. 20%. Gdy mamy 20%, to tak naprawdę od nas zakupi 6 osób. A wiedząc, że jeżeli dobrze wykonamy swoją usługę dla tych 6 osób, to 20% z nich poleci nas dalej. Czyli tak naprawdę jedna z nich poleci nas dalej, czyli plus 1. Czyli tak naprawdę mamy 7 sprzedaży z grupy 30-osobowej, jeżeli próbujemy coś im sprzedać. Powiedzmy, że zrobimy to w ciągu 2 miesięcy. 2 miesięcy, 2 miesiące, 7 sprzedaży. Dużo, niedużo. Powiedzmy, że wolumen sprzedażowy niech jest 3000 zł. Czyli sprzedaliśmy tak naprawdę za 21 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? Teraz pytanie pada. Gdy próbujemy tym 30 osobom coś sprzedać, czy one mają dobre zdanie na nasz temat? Myślę, że nie do końca dobre. I pytanie, czy ten grunt, jeżeli przepytamy wszystkie osoby, czy za 2 miesiące znowu możemy je pytać? Raczej nie. Czyli ten grunt jakby jest już wyjałowiony. I teraz przykład numer 2. Przykład, w którym będziemy stosować całą zasadę VCP. Czyli mamy 30-osobową grupę, przykład numer 2. Z tej grupy niech 15 osób, z 15 osób zbudujemy relacje w ciągu 6 miesięcy. Tak? Czyli zbudujemy widoczność, wiarygodność i zyskowność. Oczywiście tu jest ten okres dłuższy, bo tutaj tak naprawdę tylko dowiadują się, czym się zajmujemy i chcemy im sprzedać. A w tym przypadku budujemy widoczność, wiarygodność i zyskowność. Ten okres jest znacznie dłuższy. I teraz, żeby nie być gołosłownym, jak to działa, ja tutaj wziąłem prawdziwe statystyki. Rozmawiałem z 5 osób, która działa w grupach networkingowych i chciałem się dowiedzieć, jak to w praktyce działa. I teraz tak, w ciągu 6 miesięcy w grupie 30-osobowej jesteśmy w stanie zbudować 15 prawdziwych relacji w ciągu 6 miesięcy. I zadałem pytanie tej 5 osób, które działają w grupach networkingowych, ile razy te 15 osób jest w stanie polecić Was w ciągu 12 miesięcy. Ile? I uśredniłem odpowiedź, bo jedna osoba powiedziała 6 razy, jedna powiedziała 2 razy, jedna 1. I dodając wszystko i uśredniając, wyszło, że średnio 3 razy w ciągu roku z takiej grupy networkingowej jesteśmy w stanie otrzymać od jednej osoby 3 rekomendacje to są. To nie są 3 biznesy. Czyli tak naprawdę mamy 45 rekomendacji, czyli poleceń w ciągu 12 miesięcy. Czy to dużo, czy to mało? Ciężko powiedzieć. Ale gdy te 45 rekomendacji, jak wiemy, to są tylko rekomendacje, to nie jest gotowy biznes, ile jest z nich skutecznych? I tutaj też zadałem tym 5 osobom pytanie, na ile procent jesteś pewien, że ta rekomendacja dojdzie do skutku? No i uśredniając, wyszła taka średnia statystyczna, czyli 75%.
Czyli z 45 rekomendacji będą 33 biznesy. No i zważając na to, że obsłużymy te 33 biznesy, tak? Obsłużymy 33 biznesy na najwyższym poziomie, to z tego dostaniemy jeszcze około 6 rekomendacji od zadowolonych klientów. Czyli łącznie 39 biznesów w skali 12 miesięcy. I teraz, jeżeli mamy 39 biznesów i mamy średni wolumen 3000 zł, to obrót na grupie networkingowej, przychód netto, to jest 117 tysięcy złotych. I teraz, tutaj nasza grupa networkingowa jest już, można powiedzieć, wypalona. Bo zapytaliśmy, nikt nie chciał kupić i odeszliśmy. A jako, że pytamy, a ktoś nie chce kupić, to jakby ta relacja się zatrzymuje albo i cofa. A w tym przypadku budujemy dalej relacje. Na razie tylko 15 osób nas poleca z 30, a może 30. Oczywiście nigdy nie jest 100%, ale te 60-80% osób z grupy networkingowej może nas polecać. I jaki jest ten grunt? Ten grunt jest gruntem, który będzie rodził rok w rok. To będzie od nas zależeć, czy dalej będzie rodził, czy tu będziemy dalej utrzymywać relacje i dalej będzie się to rozwijać. A jak wiemy, relacje utrzymując, spotykając się regularnie, będziemy dostawać regularnie biznes. Tutaj jest czas inwestycji około 6 miesięcy. Mamy 117 tysięcy. To czas inwestycji 2 miesiące. Mamy 21 tysięcy. Nawet jak tutaj zrobimy razy 3, to mamy tylko 60 tysięcy. A tu mamy 117. Sami sobie zadajcie pytanie, czy warto być w grupie networkingowej, czy warto stosować pełną zasadę VCP, czy VP. Odpowiedź zostawiam Wam. To dzisiaj na tyle. Do zobaczenia. Jeżeli jest to materiał, który Wam się podobał, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do udostępniania i lajkowania moich materiałów. Dzielcie się tymi materiałami, jeżeli uważacie, że są wartościowe. Dziękuję. Cześć.